Cześć, wszyscy, jestem BSK, a to jest po raz kolejny Binding of Isaac, którą postanowiłem tak się siak sobie nagrać, bo może i było parę praktycznie osób, które byłyby zainteresowane oglądaniem tego, więc postanowiłem po prostu sobie coś z tego jeszcze nagrać, zobaczyć, czy może to się jakoś jeszcze bardziej rozwinie. Tak jak widzicie, znowu gram sobie już podstawowym Isaaciem, który no, nie posiada żadnych swoich super umiejętności na początku, ani żadnych przedmiotów, które mogłyby mi tam super wspomóc. To jest najbardziej podstawowy typ postaci, jaki można dostać od samego początku tej gry. O, jak pięknie. Już od razu Spirit Healthy, więc jest dobrze. No i też jest, myślę, że chyba najbardziej wymagającą postacią, ponieważ cała reszta dostaje jakieś tam przedmioty. Nie. Nie mogę trafić. O, tak, dokładnie. No. On pomiędzy kamieniami trafia. A, cwaniak. Dobra. Ciekawe, co czeka na mnie za tymi złotymi drzwiami. A czy... nie ma tak znaleźć pieniążek w... O, książka anarchii. Jak dobrze kojarzę, to powodowało duże bombardowanie, ale nie jestem w 100% pewien. Aha, i w plus tego zapomniałem wspomnieć. No, trochę u góry możecie zobaczyć, że jest trochę obcięty ekran. No, to jest spowodowane właśnie nie wiem czym, ponieważ nagle Isaac przestał mi przestawiać no, rozmiar okien tak jak wcześniej można było ten widzieć, że było wszystko ładnie, pięknie, tak w pełni. A teraz mam po prostu tak delikatnie ucięte u góry. No ale to nie powinno raczej przeszkadzać, bo cały ekran, wszystko co się najważniejsze dzieje, to macie po prostu przestawione na samym środku, tak jak powinno być. No tylko po prostu nie ma w pełni pokazane cyfr, ile mam monet, co może być jedynie dla mnie problematyczne, bo czasami może być tak, że będę się zastanawiał, ile mam monetek, a tak naprawdę mam jedną zamiast siedmiu czy coś w tym stylu, ale chyba w siódemka jest inaczej, inny kształt ma dołu, więc chyba to nie powinien być też jakiś taki wielki problem, przynajmniej dla mnie, nie wiem. O, karta, a przyda się, każda karta się przyda, bez znaczenia co to może być. Co to jest? Magican. Aha, to jest ten, co dostaje trzecie oko i mogę atakować ten promieniami w dużej mocy. I kogo mamy? Gaming. Dobra. No to na początku może sprawdzimy to. Tak? Anarchia, tak? Anarchia z pełno bomb, tak, tak, tak jak myślałem. Mało przydatne, no ale... Gdybym walczył przykładowo z Gordim albo z Zarajem. Dobrze mówię, Gordi to jest ten wielki kawałek mięsa, co to tam do mnie strzelał i stawiał te całe, jak to nazwać, te odrosty czy coś w tym stylu. Oj, mi się wydaje, że z tym poziomem mocy to za daleko to ja nie dojdę. W sumie nigdy nie widziałem, jak co się stanie, kiedy zestrzelę najpierw tego malucha, zamiast od razu główne ciało. No chyba, że jest taki numer, że po prostu to się dzieje to samo. Ła! Nie spojrzałem, zamyślałem się i bym dostał teraz. A masz! Jeżeli nie uda mi się załatwić małego, a załatwi, no właśnie. A załatwię tego dużego, to przynajmniej z tym małym będę miał nieco mniej roboty. On jest naprawdę, może być, ja. No proszę. Jak ładnie się ustawił. Więcej dostał niż ja dostałem. O! I od razu... Nie. Zepsute mięso, które daje nam punkt życia, co jest śmieszne. Raczej całe życie. No teraz faktycznie nie możecie zobaczyć, ile jest jeszcze dungeonów, bo są, ale... No nie no, zobaczyć możecie, tylko że są ucięte w pół. To są prawdopodobnie będą jedyne problemy z tym, że po prostu Isaac nie chciał się ustawić tak jak wcześniej. No ale raczej nie powinno to przeszkadzać w dobrej grze i w dobrej zabawie przy tym. No, może
jakby nie wiem, jakby w pewnej sekundzie cała plansza się odwróciła i wszystko było jakoś tak ustawione dziwacznie, to może wtedy ta, a nie mam klucza, fajnie. Ech. Jak ja to kocham. Po prostu kocham ją, to, że nie ma nigdzie kluczy. Ciekawe czy... O nie. O nie, 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 nie. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. O. Jak ładnie. O, i od razu klucz. No to przynajmniej do tego roomu będę mógł wejść bez problemu. Mam tylko jedną bombę, ale nie chcę nawet jej... pieniądze. Miło by było zebrać... zaraz, nie spojrzałem, przecież tutaj jeszcze jest droga na dół. Główki. Bach. I tak trafiam tylko jedną. Mam. O, jest jedna. Jest druga. O, jest trzecia. No, tylko że nie dostałem za nie nic, więc... Tyle mi z tego przyszło, że nic. Obra. Tu jest ten, tam... Nie wiem, czy teraz już iść do tego treasure roomu. Czy dać sobie jeszcze chwilę. Oho. Latające ludziki. Nie, teraz jak jest podpalony, to jeszcze więcej odbiera. Nie, 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 nie. Ging, 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 ging. No świetnie. Nie, 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 nie tak szybko. Ja nie chcę szybko umierać. Kurde, że te ogniska są... Teraz specjalnie będzie latał tak, żebym go nie... No. Bomba za bombę i ksiąista. Świetny biznes. Serio? Serio? To już było... To już jest przegięcie, faktycznie. No, pół serca. Przynajmniej coś. Mógłbym tutaj rozwalić tą skałę, ale... I coś z niej na pewno wyleci, tylko pytanie co? Aha. Z książki o anarchii dostałem książkę o grzech... 7 grzechów. Tylko co 7 grzechów robiło? Nie pamiętam. To jest najgorsze. Ale może się przydać. Dobra. A poświęcimy tą bombę. Może coś ciekawego leży. A, kolejna bomba i te, i serce. Nie mam kluczy, więc nawet nie mam co tam myśleć o tym. A mam o jedną bombę za mało, żeby załatwić ten pokój z kluczem i z skrzynką. Więc idziemy dalej. Co tu jest? Larry Junior. Aha. Anarchio, co mi... Anarchio, co mi dasz? Zapomniałem, że wziąłem 7 grzechów. I... też w sumie... Z jednej strony dobrze, bo mi dało pusę... No nie, no, się zakciąłem w nim. Serio? Dobra, pora użyć karty. O, od razu lepiej. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Te kulki są bardzo przydatne, w szczególności jeżeli pod tym względem, że one są w pewnym stopniu jeszcze naprowadzające. O! Buty mamy, co daje mi prędkość. I mam pełne życie już. I straciłem kartę niestety, no ale... Spróbujemy to jakoś przeżyć. Dobra, tu góry lub na dół, ale pójdziemy najpierw tu góry. I to był chyba zły pomysł. Nie, 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 nie. Czemu mam tak słabo? Tak bardzo słabo. Nie. Nie. No. Kto cię pytał o zdanie? Cały czas plują tym. No. Koncentracja koncentracją. Nie. Odejdź, 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 odejdź. Tak, dziękuję bardzo. Tableta. Tabletki, jak można było zapamiętać z ostatniego odcinka, dawały raz dobrze, a raz źle. Tylko Kane, którego jeszcze niestety nie mam, bo muszę zebrać 55 monetek.
ma specjalną umiejętność, że od razu, raczej w sumie ma chyba tą stopa, to daje tę możliwość, że ma więcej szczęścia po prostu i tabletki dają mu pozytywne tylko działania. No ale zobaczymy co tu. Nie. Dobrze, że zauważyłem. Myślałem, że mi się jakieś staty coś tam obniżyły, a tu nagle bumbki. O. Coś dasz? No daj coś. Jee, bomba. Nie mam monet. Tak bardzo nieudany deal. Nie. No kurka, to jest... Te robale są przebrzydłe. Odejdź ci mówię. Tak, dziękuję bardzo. Okej. Teraz jeszcze te dwa. One mają taką szczęśliwą mordkę, ale potem jak zaczną pokazywać zęby, to... To nic takiego miłego z nich nie jest. Dalej, wychodź. Wychodź. Nie. Ale miałeś wyjść wcześniej. O! Co za... Skubaniec, no. O. Coś tu jest? Nie ma nic. No oczywiście, jakby to było inaczej. Arcade? Serio? Tuż przed bossem? A, teraz nawet mam odkrytą całą... A nie, bo to jest... Potrzebuję klucza. Klucz najważniejszy jest. Tu jest to zejście na dół, tutaj coś jest. Nie, tylko nie larwy. Czy co to tam jest? A nie, w sumie to są te, co tam... Jedne nie mają, w ogóle nic nie działają, drugie natomiast tylko strzelają. Więc na nich to tylko trzeba uważać, jeżeli chcą ustawić się ten. Jeśli się ustawią w naszym kierunku. Więc to jest w miarę dobrze. Że to akurat na nie trafiłem, a nie na te z ząbkami. Ten nawet nie widzą gdzie idą, więc to jestem pół biedy. Książka mi się dodała. I znowu z żebraczek? No bez przesady. Jakbym miał wydać wszystkie te... Jakbym miał mnóstwo pieniędzy, to ja kapuję, no ale bez przesady. Ja miałem tylko 3 monety i jeszcze na dodatek dostałem za nie tylko bombę. Więc... Z całym szacunkiem, ale nie przesadzajmy z tą ilością żebraków tutaj na tym poziomie. Aha. Arena. Tutaj jest ten. Tutaj musiałbym do któregoś z nich zabić, żeby po prostu... Albo... Czy... Odejść? O. A gdzie jest... No... Szlak. Źle to zaplanowałem. Nie, tylko nie on. Co mi dasz? Klucz! O! Anarchio. Książka 7 grzechów. Ty to normalnie masz... Wejścia czasami to jest masakra. Najpierw pół serca, potem ten klucz. Co dalej będzie? Potem mam dziwne wrażenie, że będę dostawał złe rzeczy. Bo nie ma możliwości, żeby taki przedmiot dawał tylko same pozytywne efekty. A te małe. To już będzie trudno do ogarnięcia. Bo ich jest coraz więcej, ale jeżeli będę to robił regularnie, nie będę na szaleńca wszystkich rozbijał, to jeszcze mam szansę to załatwić na spokojnie. Tego tak. Jeden leży. Teraz jeszcze drugi, a potem się będę zajmował tą dużą głową. Która potem się stworzy jeszcze w dwie i potem jeszcze w drugie, kolejne dwie. Te małe. Oj, szlak. Tak się obroniłem, przed jednym się obroniłem, a przed drugim już nie. Aha. No. Nie mogę trafić ich. Nie. To już było minimalne. No a to już nie było minimalne, to już mnie trafiło. Dobra, to jeszcze ten. O. Ten mały. No. O,
Coś jest... Nie. Nie, 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 nie. Dobra, bomba. I tu jest zagwozdka, ale to jest tylko jednorazowy strzał, więc nie ma sensu. Przynajmniej mi się tak wydaje. Pewnie mnie ludzie skrytykują za to, że nie wziąłem tego. I też pytanie tylko brzmi, jak długo jeszcze wytrwam tutaj. Kamikaze, serio? Czy ta gra po prostu chce mnie zabić, czy jak? Nie, no, no. To już jest przegięcie. Zaraz obok... tutaj zaraz obok było serce gdzieś. Spirit serce. Poświęcić bombę i wziąć? Nie, no, no nie, no, najlepiej byłoby, żeby po prostu być... mieć o to jedno serce więcej podczas walki z bossem, bo nie wiadomo kto to będzie. Czy to będzie monstro, czy to będzie... kto tam może być. Nie mam ani monety, ani mam tylko dwie bomby. Jestem tak biedny, że to jest masakra. Jeszcze lepiej. No nie. Nie, 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 nie. O. Już mówię, na czym polega ta postać. Jeśli nie pamiętacie, na czym polegała w poprzednim, bo nie pamiętam właśnie, czy był w ostatnim odcinku, czy nie. Ten cwaniak robi cały czas, no, jak można zauważyć, pod siebie. Ale plus tego skacze, powodując wystrzał tych właśnie kulek wokół. Jeżeli wejdę w to, co on zostawia po sobie, to będę tracił życie. A potem wypuszczę, a potem po utracie ileś tam życia, zaczyna wypuszczać swoje oczy do ataku na mnie. Więc według mnie to jest chyba najgorsza postać, którą można załatwić sobie podczas tak biednego przejścia, jak ja teraz mam. Nie mam ani serca, ani nic. Może spróbuję to jakoś załatwić? Nie. O, rety. Nie. Nie. Ach. No cóż. No dobra. To był chyba pierwszy oficjalny, bo wcześniej to było pytanie, odcinek z Binding of Isaac. Ja będę się z wami widział prawdopodobnie w kolejnym odcinku. Więc na razisko i cześć.